Cześć! Cześć! Wiosna w tym roku nas nie rozpieszcza, dlatego pomyślałam, że nagram dla Was takiego vloga o swetrach, bo ostatnio kilka swetrów dostałam, kilka swetrów kupiłam, więc taki szybki przegląd ode mnie dla Was, proszę bardzo. I ja oczywiście przechodzę od razu do pierwszego swetra, tego, który mam na sobie, a jest to sweter polskiej marki Moremois i powiem Wam, że podejrzałam go na kanałach u innych youtuberek, widziałam go też na Instagramie i spodobał mi się. Dlaczego? No bo oczywiście ma tutaj detale beżowe, a jak wiecie, ja jestem królową beżu. Sweter, który troszkę mnie zaskoczył, jak go założyłam, bo jest bardzo przyjemny dla ciała, a to jest 100% wełny. No i to jest takie nietypowe przy swetrach wełnianych. To jest taki sweter, który teraz mam zestawiony z spodniami w podobnej kolorystce, więc ładnie mi się to łączy wszystko. Ten beż, tutaj karmel, wszystko gra. On jest taki w kolorze raczej takiego ecru, ta główna część. I dostępny jest też w paski błękitne i w paski granatowe, więc trzy takie do wyboru. Ten spodobał mi się najbardziej i ten sweter zostaje ze mną, bo będzie mi pasował właśnie, jak mam nadzieję, będzie lepsza pogoda, do tych moich wiosennych lekkich sukienek, do krótkich spodenek. Będę sobie go narzucać, przewiązywać na różne sposoby. I to jest taki fajny sweter, który ma takie, widzicie, dłuższe rękawy. Można go nosić tak, a ja tak bardzo lubię nosić ubrania. Nie wiem, czy zauważyliście, często właśnie sobie tak wyciągam rękawy, ale on, widzicie, z natury. Te rękawy mają być takie mięsiste, grube. Ja mam na sobie rozmiar S na M i to jest taki spory, powiem Wam, oversize. Do tego detale ładne, bo guziczki właśnie z Moremois, tutaj wszystko pięknie wykończone. I powiem Wam, że ja się dobrze w nim czuję. Mam też kolor niebieski, ale ten niebieski to jest taki, Karola, wydaje mi się chyba idący w chłodny troszkę, prawda? Więc... Ja bym powiedziała, że nawet taki niebieski zmieszany z lilą, z takim lawendowym. Coś tam idący w lawendę, tak. Więc z tych dwóch swetrów chyba zatrzymam ten, bo tamten jednak chyba troszeczkę idzie w chłodny odcień, natomiast ten będzie mi pasował do tych wszystkich moich stylizacji. Karola, czy ta kolorystyka Ci się podoba? Tak, ja w ogóle bardzo lubię takie swetry i właśnie jak mam sukienki, jest trochę chłodniej, to sobie je tak narzucam i tak sobie zapinam guziki trochę inaczej. Ach, tak na krzyż, tak na jak krzyż. Wszyscy tam na tym Instagramie, tak. Wiecie, dwa ostatnie guziki zapinacie na krzyż i wtedy można tak sobie fajnie, jeszcze lepiej go wystylizować, fajniej tak, tutaj włożyć zapasek. Tak. Ciekawa jest ta marka Moremois, bo ja weszłam na nich stronę i zobaczyłam, że mają bardzo dobrą jakość ubrań, czyli tam znajdziecie głównie wełnę, wełnę merino, kaszmir, dodatek kaszmiru w swetrach, naprawdę wiskozę, naprawdę fajne jakościowo rzeczy, więc zajrzyjcie koniecznie, ale pokażę Wam jeszcze inny zestaw, taki totalnie w moim stylu i totalnie sweter, który będzie pasował do moich stylizacji. Już lecę się przebrać. Przebrałam się dla Was i oto jestem. Tym razem sweter w moim ulubionym kolorze, kolorze ecru. I to jest sweter, który ma świetny skład. 90% wełny merino i 10% kaszmiru, więc znowu bardzo przyjemnie. Ja mam na sobie S na M i jest totalny luz. I lubię takie dekolty w kształcie litery V, kiedy te dekolty nie są za duże, tak, że za dużo nie odsłaniają. Są takie w sam raz, kobiece, idealne, no i on jest bardzo przyjemny. Mam go też w kolorze błękitnym i powiem Wam, że ten błękit też mnie bardzo kusi. I chyba też zostanie ze mną, bo jednak wiecie, co dobry skład swetra, to dobry skład i im dłużej się nosi, dobrze wygląda. Karola, Tobie się który bardziej podoba? Znaczy, ja jestem bardziej ten team ecru. Powiedziała ta, co jeszcze 2 lata temu chodziła cała na czarno, tak? Pięć. Z 5, no dobrze, bo to już razem nagrywamy sporo i od jakiegoś czasu Karola rzeczywiście od paru lat chodzi cała też na jasno. Mhm. A ale błękit? Ciebie widzę bardziej, że tak jakby wiem, że ten błękit będziesz zakładać często, więc ja bym w ogóle na Twoim miejscu zostawiła oba, prawda? Tak, tak. Bardzo przyjemny. Słuchajcie, o swetry dbamy, tak? Nie pierzemy je w pralce. Chociaż ja powiem nieśmiało, że mam pralkę z takim delikatnym programem do rzeczy delikatnych, takie 15 minut i nie ukrywam, że tak, ale Wam nie radzę, nie wiem jak tam Wasza pralka, moja się sprawuje idealnie, jeszcze nie zrobiła mi żadnego psikusa. Karola, Ty jak pierzesz swetry? Też w pralce, też tak. Masz taki program do delikatnych? Tak, tak, mam program delikatny, no i przede wszystkim je suszę, nie wieszając ich.
Tak. Tylko kładąc płasko. Kładąc płasko, ja też tak robię. Więc pamiętacie, dbamy i najlepiej też, rzeczywiście ja mam taki płyn do prania wełnianych rzeczy, tak? Czyli nie żaden proszek, absolutnie nie, tylko płyn do prania. Tak, mhm. I są nawet takie płyny do prania właśnie specjalne, nawet kaszmirowych rzeczy. Tak. Ja mam nawet takie. Nawet masz do kaszmiru, no właśnie, elegancko. Przyjemny ten sweter, ja już mam po prostu tyle pomysłów na niego. Oczywiście do mojej, tak, pamiętasz Karola, tej najnowszej Ramoneski, którą tam Karola wypatrzyła dla mnie, więc też będę nosić z Ramoneską i na przeróżne sposoby, bo ta wiosna rzeczywiście, no, ciepłe dni jeszcze się nie zanoszą, więc ten sweter idealny. Karola chciała jeszcze coś dodać, bo się zgłasza zza kamery. No ja chciałam powiedzieć, że fajnie by ten sweter też wyglądał z koszulą pod... Pod spodem z koszulą, oczywiście. To można nosić na różne sposoby, ja już w głowie mamy mnóstwo tych sposobów. Ponieważ jest to współpraca, zostawiam kod rabatowy SUZY10, daję 10% na zakupy do 30 kwietnia. Zostawię też linki pod vlogiem, to sobie zobaczycie, wejdźcie, obejrzyjcie. A teraz przechodzimy do swetra, którego mamy i ma Karola i ja. Chodźcie zobaczyć. A ten sweter możecie kojarzyć z mojego e-booka, bo te dziewczyny, które kupiły moje buty, to też dostały przy okazji e-booka, bo zdjęcia do e-booka robiłyśmy w Hiszpanii. I historia jest następująca, że potrzebowałam czegoś, jakiegoś takiego swetra w nadmorskim klimacie, w takim marinistycznym stylu, tam do jednej stylizacji i Karola oczywiście, jak to ona, wypatrzyła go w sieciówce, w Mango i mówi do mnie: Suzy, ten sweter jest piękny, jak chcę go mieć. No i ja mówię, no ja też chcę go mieć. No to kupiłam i dla Karoli, i dla siebie. I nawet mamy taką rolkę, jeszcze nie opublikowałyśmy, w tych swetrach. I od razu mówię, tu już skład nie jest taki idealny, natomiast jak wyprałam, nic się z nim nie dzieje. Podoba mi się, bo on jest taki trochę męski. Nie wiem, czy lubicie ten typ swetrów zapinanych tutaj do połowy na zameczek. Ja akurat lubię. Lekko oversize'owy. No w takich, widzicie, moich kolorach i też świetnie się nadaje do zarzucania na koszulę czy jakiś t-shirt do przewiązywania. Tak go zresztą wystylizowałyśmy w e-booku. Karol, to twój ulubieniec, czy niekoniecznie? Ja go bardzo lubię, naprawdę, i bardzo często w nim chodzę. Też go prałam już nawet dwa razy, nic się z nim nie dzieje. No jest ładny. No jest ładny, do tych wiosennych stylizacji w sam raz. Na przykład jakaś biała koszula, on zarzucony na wierzch, przewiązany. Można sobie kombinować, także jest, nosimy, lubimy. A nad historią tych dwóch swetrów nie będę się rozwodzić za bardzo, bo oczywiście jeden jest z Zary, drugi z Mango i kto? Oczywiście Karola znalazła oba i połączyłyśmy je razem i wyglądają jak komplet, jakby z jednego sklepu. No to jest w ogóle niesamowite, że one naprawdę mają identyczny odcień granatu i identyczny odcień śmietanki. One są takie same. Ja wiem, że takie komplety dla niektórych mogą wydawać się postarzające, bo tak kiedyś nosiły nasze babcie. Natomiast czy ja w nim wyglądam, Karola, postarzająco? Nie, ja sama bym tak chodziła. Sama byś tak chodziła? To jest naprawdę zabawne, że dwie różne sieciówki, a tak ładnie się składają w całość i oczywiście oprócz jeansów będę stylizować je z jasnymi spodniami, bo to wiadomo, znacie mnie doskonale, też bardzo dobrze się w tym czuję. No i czasami, widzicie, można pokombinować i znaleźć taki fajny zestaw. Ja chciałam jeszcze powiedzieć, że ten sweter, który masz na górze, ten rozpinany, to jest w ogóle ostatnio wielkim hitem na TikToku. Wielkim hitem na TikToku, widzicie? Czyli jednak nie jestem taka stara, jestem w trendach. Dziękuję. I na sam koniec już nie sweter, ale bluza, w której ostatnio często można mnie spotkać, bo jest taka miękka i wygodna. Pochodzi z H&M i ja ją znalazłam. Wreszcie mogę coś powiedzieć w moim vlogu, że ja znalazłam. Wynalazłam, ale Karola jest wielką fanką bluz z H&M-u, tak? Tak, ja w ogóle bardzo lubię, mam kilka i mam z 8. Wow. I może tylko z jedną, w sumie tą, co mam na sobie, ona się nie zrobiła taka mm-hmm. gorsza, mam taką w paseczki. Ale to też z mojej winy, bo ją kiedyś wrzuciłam przez przypadek do złej temperatury. Ojej, okej, czyli wina Karoli. Więc te bluzy z H&M-u, fajne są wzory, podobają mi się. Można też czasami coś tam znaleźć. I ja, widzicie, ja już kończę ten vlog jako studentka, można by rzec. Karola się ze mnie śmieje. Masz coś do dodania jeszcze? No właśnie chciałam powiedzieć, że ja teraz w czasie wolnym gram w Simsy. I chciałam powiedzieć, że wyglądasz jak taka studentka z Simsu. No i bardzo dobrze, i tego się trzymajmy. Jeżeli się vlog podobał, zostawcie łapkę w górę i koniecznie, w którym swetrze wyglądam najlepiej, który sweter Wam spodobał się najbardziej. Linki zostawiam pod vlogiem. Serdecznie dziękuję. Buziaczki, do następnego razu. Pa! Pa!